go z równowagi, Gutku. Chciałem ci pokazać, bo nie widziałeś. Wam widzowie przypomnieć, tobie Karolku też. Mamy piłkę z autografem. Kogo to jest? To ci podpowiem. Kto ma szkółkę Progres w Krakowie? Dokładnie, Dudka bronił w Liverpoolu, bronił w Feyenoordzie i w Realu Madryt. Kochani, taki autograf do nas wpada. Jak pamiętasz, taką piłeczkę mamy, Guciu. I to ci chciałem teraz pokazać. Do tego zobacz, mnóstwo naklejek, ale naklejek, których nigdy w życiu nie widziałeś, z ligi holenderskiej. Tutaj są naklejki z holenderskiej ligi. Tutaj jest Suarez w Ajaxie. W Ajaxie Suarez, czujesz? Ale to wszystko zobaczysz potem, bo te unboxingi już były nasze widzowie. Was zapraszam do Szczyrku na odcinek, gdzie to otwieraliśmy. Natomiast chciałem tylko te niespodzianki pokazać Gutkowi. Także Guciu, tu jest mnóstwo świetnych kart, wspaniałe naklejki z Holandii i na deser piłka z autografem Jerzego Dudka. Także jeszcze raz pięknie dziękujemy. Karolku, jesteś z nami na odcinku, nie przeszkadza ci? Co jakiś czas możesz powiedzieć, że jesteś. Widzowie, z nami dzisiaj na odcinku Karol z Rożnowa. Karolku, tą piłkę dostaliśmy od Patryka B. z Nowego Sącza. Także pozdrawiamy Sandecję, Nowy Sącz i wszelkie inne kluby. O ja, Karol ma pecha, kochani. Brakło nam prądu w telefonie. Ale wiecie co? Spróbuję podłączyć ten telefonik tutaj. No, obiecaliśmy, że Karolowi, że porozmawiamy. No przykro nam, Karolku. No właśnie, rozładował się w pudełku mój telefon. Ale wiesz co? Zrobimy inaczej, kochani. Ja go jeszcze włączę tutaj. On się podładuje. Zaraz do Karola jeszcze raz zadzwonimy. Jak wiecie, nasz program jest na żywo. Guciu, nie włączaj jeszcze, chodź, bo jeszcze są niespodzianki. Muszę ci je pokazać. Kochani, nasz program jest na żywo. Jak wiecie, my nagrywamy, kochani, te odcinki jakby w sposób taki spontaniczny. Także scenariusz nie przewidywał, że braknie nam baterii. Tutaj. Teraz słuchajcie, w tej chwili mam kolejną przesyłkę od Piotra G. Aha, tu jeszcze raz pięknie dziękujemy. Natomiast nie robię unboxingów, bo one już były, kochani. Natomiast ja tylko przypominam. I teraz zobacz, Guteczku, co się tutaj dzieje. Kto to wysłał? To było z Nowego Sącza piłka. Ale od? No podaliśmy. Przypominam jeszcze raz, piłkę nam wysłał z Jerzego Dudka Patryk B. z Nowego Sącza. Patryczku, dziękujemy i pozdrawiamy. Teraz zobaczcie, Piotrek G. z Pstrągowa wysyła nam, Gutek, nieprawdopodobną historię. Obracaj się. Obracaj się. Ja wam tylko przypomnę, co to było. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobna historia, już wie, obracaj się. Guteczku, koszulka reprezentacji Francji. Zinedine Zidane. Facet, który, kochani, jest żywą legendą, on jest w moim wieku, robił świetną robotę, to naprawdę jeden z wspanialszych piłkarzy, jaki, kochani, reprezentacja Francji miała. Urodzony w Algerii, Zizou, Zinedine Zidane. Jak pamiętacie, kończył karierę troszkę tak kontrowersyjnie, z głowy traktował kolegę, ale no. To jest piłka szatonowa. To jest piłka szatonowa, tak. To jest but, a to, jest, to są nagrody Gutka, bo dzisiaj był o tym odcinek. Także Guteczek, przymierz sobie, możesz na tą koszulkę, bo jest troszkę większa widać, czyli będziesz ją miał na dłużej. Koszulka Zizou trafia do nas dla Gutka od, jeszcze raz przypominam, Piotra G. z Pstrągowa. Tak jest. Proszę bardzo, jaka lega. Dawaj, Pionek. Piękna koszula. Mam cię, zobacz. Zinedine Zidane, bo Gutka nie widziałaś w niej. Widzisz? Widzowie widzą? Widzowie widzą. Fajne, co, mamcia? Fajne, no. Mamcia ją już widziała w Szczyrku, bo ty trenowałeś, a myśmy robili unboxingi, pamiętacie? Gutek w tym czasie był w treningu. Także jeszcze raz dziękujemy pięknie. I teraz, kochani, od poniedziałku rozpoczynamy odsyłanie wam waszych przesyłek, waszych prezentów. I Guciu, ostatni jeszcze. Ja wiem, że on się tam ciągnie, kochani, do FIFA. Wiecie dlaczego? Bo w FIFA ma 1-1. Do końca ile? 30 minut? No 1-1. Przegrywałeś 1-0 i strzeliłeś jedną. To jest 1-1. I oni mieli karnego i go nie trafili, kochani. Także nie, że w bramę obroniłem, tylko nie trafili. Nie trafili w bramę, no ja mówię. No. Tam strzelił i ja tam się rzuciłem. Słuchajcie, a on tak zrobił. Pokazał, że tam będziesz... A ty pokazałeś. Ja się rzucę. W każdym bądź razie, słuchajcie, Gutek, jak wygra te oba mecze, to ma awans z powrotem do drugiej ligi. W tej drugiej jest już strasznie ciężko. Pamiętacie, z Oskarem się tam bawili, ale to zabrakło parę punktów. Natomiast teraz obracaj się znowu. Jest trzecia niespodzianka, kochani, również otwierana w Szczyrku od Emila J. z Częstochowy. Słuchajcie, Emil J. z Częstochowy, kochani, przysyła nam, uwaga, uwaga, tralalala, tralalala. Proszę bardzo, Guteczku.
Możesz się wracać. Barcelona. Dokładnie tak, zobaczcie, piękna, oryginalna Nike Barcelony 90. Słuchajcie, wspaniała, nie ma żadnego nadruku, jest troszeczkę większa, tak jak mówiłem. Czyli na przykład, jakbyśmy pojechali, Gutek będzie grał sparingi w Hiszpanii. Jakby się okazało, że z ramienia właśnie Polish Soccer Skill, jeżeli by się okazało, kochani, że przyjdzie mu grać z Barsą, to będziesz miał na bluzę, albo gdzieś tam z Realem, to na bluzę będziesz mógł sobie to ubrać. Zobacz, jak to wygląda, bo to będzie troszkę przyduże, ale to nic, lepiej przyduże jak za małe. No nie jest takie całkiem przyduże, no. Słuchajcie. No jest troszeczkę na bluzę, ale w każdym razie pokaż się, Guteczku. Rewelacja. Słuchajcie, Guts oryginał, obróć się z tyłu, mam cię super. Nie jest wcale taka za wielka. No nie jest. Guciu jest duży. Guciu już jest duży, dokładnie. Gutek nam podskoczył. Ja myślę, że ma z 1,5 metra już co najmniej. Natomiast więcej. Lepiej, nie? Z 55, nie? No 5 nie wiem, ale ponad 150 cm na pewno mam. Muszę wam powiedzieć, że poszedł w górę mój mały berbeluch. Dla mnie zawsze będzie małym berbeluchem. Guteczku, wracaj do meczu, czekamy na wynik, natomiast ja jeszcze raz dziękuję pięknie, Emil, tobie również. Ale fajnie mieliśmy unboxing na balkonie, a wiesz, że robiłem na balkonie w naszym domku, tam gdzie byłeś na koniec, tak? Tutaj na YouTube te filmiki są do zobaczenia. Dawaj pionę i życzę ci mistrzostwa. Dziękuję. Skończ szybciutko. Rób mistrzostwo, a jutro przypominam, gramy, kochani, jutro przypominam, gramy turniej jako pierwszy raz Junior E, Junior E, bo my już w turniejach Junior E występowaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że kochani, tak KS Talent prowadził politykę, że mieliśmy możliwość pogrania sobie. Mamcia, dajcie troszkę jeszcze tam luzu. Ja 3 minutki potrzebuję, już wam oddaję chałupę. Przypominam, że to jest chałupa, w której my mieszkamy, kochani. Czasami zamieniamy ją w małe studio nagrań, ale musimy tak się godzić. Mamcia tam nam dosyć mocno zmywarę teraz obrabia i hałasu jest z tego tytułu dużo. A ja już będę kończył ten odcinek, bo to odcinek porządkowy. Chciałem wam tylko powiedzieć, że wznawiamy, wracamy z powrotem do unboxingów i zadzwonimy do Karola się pożegnać, bo Karol pomyśli, że się na niego obraziliśmy. Teraz ja mam karny! Ty masz karny? Ej, ale twój karny to zobaczymy, słuchajcie. Ja wznawiam tutaj. Co to będzie? No to zaraz zobaczymy, słuchajcie. Wolny masz i to nie jest karny. No nic, zobaczymy, w każdym razie 66 minuta. Próbujesz strzelać? Oj, oj, niedużo brakło. Ja już byłem też pewny, to Remi, nie? Nie. A kto to strzelał? Ja nie mogę Remiego strzelać, ja sobie łąkota daję najszybszego w zespole. Rozumiem. Kochani, ja w tym momencie będę w takim razie dzwonił do Karolka, żeby się z Karolkiem... Będę dzwonił do Karolka, żeby się, kochani, z nim pożegnać, dlatego że brakło nam prądu i rozłączyło nam rozmowę. Natomiast uwaga, czekajcie chwilkę, kochani, wstrzymuję się, dzwonię do Karola, musimy go przeprosić, że brakło nam prądu. Teraz nam się telefon na kilka procent podładował. Myślę, że na tyle, że zdążymy. O, chyba właśnie on do nas oddzwania, myślę, tak? Halo, halo? Karol? Cześć, Karolku. Słuchaj, no chciałem cię najmocniej przeprosić, bo nam się skończyła bateria w telefonie. No właśnie w tej chwili, kochany, mamy znowu tylko 3%, także raptem zdążymy się tylko pożegnać. Jesteś? Słuchaj, jak ci się z nami rozmawiało? Słuchaj, myślę, że resztę, Karolku, jakby poznasz na filmiku. Nagraliśmy z tego pamiątkę, także będzie ci się lepiej oglądać. Zobaczysz, jak to się stało, że brakło nam prądu. Gutek teraz miał rzut wolny, ma 1-1 w meczu, także jeszcze awansu nie zrobił. Jak? Nie trafił. W każdym razie, Karolku, słuchaj, czy chcesz kogoś pozdrawiać? Szybciutko. Mama i tata. Słuchajcie, od Karola z Rożnowa dostaje pozdrowienia mama, tato i kolega, tak? Tak, tak. Jaki, Karolku, kolega? Kuba S. Kuba, masz pozdrowienia od Karola, my się do tego dokładamy. Kuby to fajne chłopaki. Powiem wam, że czasami nie wiecie, że Guciu to właśnie Kuba, nie Jakub, a Kuba. Tak dostał, słuchajcie, na chrzcie i to jest jego prawdziwe imię. Czasami zdarza się, że nam, kochani, dyplomy czy gdzieś tam w wyróżnieniach wpisują Jakub, ale Gutek jest Kubą, ale nie razi nas to. Nie przeszkadza nam to wcale. Także, Karolku, pozdrawiamy cię serdecznie, wracamy do swoich obowiązków. Dzisiaj mamcia nam zrobiła niespodziankę, u nas chyba dzisiaj na włosko. Pachnie w całym domku pizzą, głodny się robię strasznie, tak? Wolałbym, jakby było Kuba. Gutku, no to jesteś Kuba. Gutku, pozdrów Karola ciepło. Pozdrawiam cię, Karol. Słyszałeś? Ja wiem.
Pewnie, że tak. Jak się nazywa twój kanał? Powiedz szybciutko, Karol. Kolekcjonerek kart, tak? Słuchajcie, no wpadajcie do Karola na kanał Kolekcjonerek Kart. Wszyscy kolekcjonerzy, kochani, u nas kolekcjonerstwo odżyje na jesień. Pamiętajcie, że o tej porze roku zawsze zaczyna się u nas z powrotem ruch w tej materii. Oczywiście na przemian z turniejami, bo ich też będzie sporo. Pojawi się też FIFA 16, dlatego że będziemy w to wchodzić i tam już będziemy się bawić online. Teraz póki co jeszcze próbujemy, czy uda się dojść do pierwszej ligi. Polecamy Karola kanał Kolekcjonerek Kart, zaglądajcie tam. A ciebie serdecznie pozdrawiamy, Karolu, i dziękujemy za udział w naszym programie. Trzymaj się cieplutko, do zobaczenia, powodzonko. Słuchajcie, no Karol, kolekcjonerek kart, dokładnie o tym samym niku ma na Facebooku, także zapraszam do wymian z Karolem. Oglądajcie. 90 na minuta 1-1. Dalej 1-1? To chyba mistrzostwa nie będzie, co? Ale awansu może też nie być, nie? Słuchajcie, no Gutek jeszcze w natarciu, do końca tego meczu będę z wami i będziemy kończyć ten odcinek, kochani. Dlatego, że tak jak mówię, u nas dzisiaj wieczór włoski, mamcia robi pizzę. Pachnie już tą pizzą bardzo, bardzo, żebym ją jadł. Ale poczekamy do ostatniego gwizdka u Gutka. W każdym razie widzowie, kochani, jak mówię, znawiamy po malutku kartę, ale po malutku, nic na wariata. Najpierw otworzymy te wszystkie zaległe przesyłki, które jeszcze u nas mamy, ale najpierw pokażemy wszystkie te, które u nas zalegają już otwarte. Chcielibyśmy też wyprostować, wyczyścić wszystkie relacje, zacząć od nowa. Słuchajcie, nerwowo Gutka, czyli nic się nie zmienia. 1-1. A faul jest, myślałem, że koniec meczu. Natomiast kochani, no 1-1, tam się nic nie zmienia. Natomiast ja już nie mogę się doczekać 16. W 16 będziemy bawić się w online. Bardziej on jak ja, dlatego że... Koniec, słuchajcie, koniec. Zostało 1-1, także mistrzostwa już nie będzie, ale awans może być. Do zobaczenia. Czego nie chcesz awansu? Dawaj, z drugą ligą się mierz, a nie. Na razie. Pozdrawiam, dobranoc.